Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Zapraszam was, dzieci, na środek. Dobrze. Tak, witam wszystkich. Jest was niemała garstka. Dzisiaj nawet trochę więcej, bo też dzieci, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej, pamiętają, że po tej mszy świętej mają spotkanie na dole z księdzem proboszczem. Przypomnę jeszcze o tym na koniec mszy świętej, gdyby pamięć była zawodna. No dobrze, kochani, jak refren wróciło do nas słowo, które ja już z wami tutaj omawiałem. Kiedy pamiętacie to kazanie, kiedy próbowaliśmy sobie powiedzieć, określić czas, dawaliście pomysły, jak mierzymy czas. Ktoś powiedział nawet, że czas mierzymy w centymetrach, że kiedy powiedziałem, że czas jest krótki, no to ktoś określił, że jeden centymetr. I dzisiaj poszedłem za tym pomysłem czasu mierzonego centymetrami, bo usłyszeliśmy znowu, że czas się wypełnił i co dalej? Bliskie jest? Królestwo Boże. I co dalej? Nawracajcie się i? Wierzcie w Ewangelię. Tak, dykcję można poćwiczyć, bo tutaj tak, są łamańce. Tak, dobrze. Ile mamy czasu Wielkiego Postu? Kto mi powie? No? 40 dni. To tak, licząc od końca. Kiedy zaczęliśmy? No, Julkę, albo... W środę popielcową. Dobrze, czyli już była środa, czwartek, piątek, sobota. Czyli 4 dni postu minęło, niedziel... Nie wliczamy w dni postne, bo ma charakter niedziela zawsze radosny, zwycięski, zmartwychwstanie Chrystusa, dzień zmartwychwstania. No to, więc słuchajcie, co to jest za urządzenie? Może, co to jest? Pokażę wyżej, żeby wszyscy mogli zobaczyć. No, ty się zgłosiłaś? Miarka. Miarka. No dobrze, mamy tutaj taką miareczkę. Ja rozwinę ją na długość 40 centymetrów, tyle ile dni Wielkiego Postu. 40 centymetrów to jest tyle. Możecie sprawdzić, jest 40? Jest? No właśnie. Jest? Jest, no dobra. Nie bardzo wierzyli, ale... Dopatrzyli się, że jest 40, no bo się 0 zasłoniłem, no bo już, przepraszam, tak, jest 40. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Mało. Jedni dużo, no to musimy ma głosowanie zrobić. Kto jest za tym, że to jest dużo? Jakbyś miał tyle wzrostu, to jest dużo? No nie, to jest mało. No właśnie, nawet dziecko, które się urodzi, to nie wiem ile ma, ale około 0,5 metra chyba ma, nie wiem, coś koło tego. No dobra, czyli taki noworodek mały, nie? Chcesz potrzymać? Przytrzymaj te 40 centymetrów. Możesz spróbować skrócić do 36, bo już 4 dni postu mamy za sobą. Jak właśnie, jak to teraz zrobić? Trzeba umieć obsługiwać miarkę. No, to powiem ci, że tam jest taka blokada. Tylko się nie zaskocz, jak się zwinie cała. No dobra. Słuchajcie. Czy wy macie kalendarz wielkopostny? Kto ma kalendarz wielkopostny? O,
pięknie. I co w tym kalendarzu wielkopostnym się znajduje? Przyjdziesz się pochwalić? Co? Zabrakło. O, masz pomysł. Powiedz, jaki może być, w jakiej formie może być kalendarz wielkopostny? Zdrapki wielkopostne? No, zdrapka. I pod, jak zdrapujemy, to co tam jest na przykład? Nie. Puste kratki. Zadanie? No, zadanie. W jakiej formie? Chodź, bo ja tutaj dzisiaj się nie przecisnę, jest was tyle. Ewangelii? O, na przykład, przeczytaj fragment Ewangelii, tak? Jakie może być jeszcze zadanie w kalendarzu wielkopostnym? Chodź. Pomódl się. Dobra. Poświęć czas na modlitwę. Jakie może być jeszcze zadanie wielkopostne? Pomóż rodzicom. O, właśnie. Okej. Okay. Co jeszcze? Chodźcie. Kto ma pomysły, to tam... Kto już... Ten, kto miał, to na razie nie, ale ty miałeś jakiś. Chodź. Dzisiaj ja na leniwie, statecznie. Przeczytaj trochę Ewangelii. Mhm, dobra, czyli wracamy do fragmentów Pisma Świętego. Chodź do kościoła. Chodź do kościoła, dobrze. Co jeszcze? Modlić się. Mhm, dobra. Udało się te 36 centymetrów ustawić? Udało się, dobrze. Obsługa miarki zaliczona. No dobra, ostatni pomysł. Posprzątaj dom. Okej, okay, dobra. Czyli ogólnie robimy porządki na zewnątrz i w głowie i w sercu. No właśnie, bo tak, myślę, że większość z was miała kalendarz adwentowy, bo był bardziej kuszący, bo zazwyczaj co się znajduje w kalendarzu adwentowym? Czekoladki, no właśnie, jedna dziennie. Gdyby wprowadzić kalendarze wielkopostne z jedną czekoladką dziennie, to myślę, że też miałyby branie. I żeby w papierku czekoladki było jakieś dodatkowe zadanie, nie? No, fajny by był taki kalendarz, nie? Ale niektórzy czasem, kiedy czekają na coś ważnego, mogę miarkę, to biorą właśnie taki, powiedzmy, centymetr, wieszają sobie na ścianie i codziennie po jednym centymetrze odcinają, tak? Żeby zobaczyć, jak ten czas szybko płynie. I my też, zanim się obejrzymy, już czas Wielkiego Postu, teraz musicie uważnie patrzeć, czas Wielkiego Postu minie. Jeszcze raz? Nie, zapytajcie tatę, czy ma w domu miarkę, to da się wam chwilę pobawić. Budowlaniec jakiś, tak. Dobrze, nie musi być budowlaniec. Ja nie jestem budowlańcem, a miarkę w domu mam. Dobrze. Okej. Okay. Czyli wszystkie te zadania, które wymieniliście, czy one są trudne? Nie. One, powiedzmy nawet sobie inaczej, one powinny się pojawiać nie tylko w czasie Wielkiego Postu, ale w czasie Wielkiego Postu w tych dniach, tak, 40, przypominamy sobie, co tak naprawdę jest ważne. I dzisiaj, kiedy Pan Jezus kolejny raz do nas mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to chce nam przypomnieć, że właśnie chce coś zmienić, tak? A kiedy zmieniam się, to to pomaga mi bardziej uwierzyć, tak? Kiedy moje życie jest bardziej uporządkowane, to wszystko staje się, można powiedzieć, łatwiejsze. I jest coś, co chcemy powiedzieć. Za chwilę, dobrze? Okej. Okay. Więc te zadania chciałem wam pokazać przez tą miarkę, że rzeczywiście ten czas jest krótki, tak? I ćwiczymy. W modlitwie przed czytaniami, nie wiem, czy skupiliście swoją uwagę na tym, było takie zdanie, że przez doroczne ćwiczenia wielkopostne, czyli właśnie człowiek, żeby mieć dobrą kondycję, musi ćwiczyć. Dobrze mi Julka podpowiada. Więc rok liturgiczny się powtarza, tak? Wielki Post już to jest któryś Wielki Post dla was, który przeżywacie.
może w tym roku bardziej świadomie. I właśnie chcemy potraktować ten czas jako właśnie takie ćwiczenie, że ja wiem, że staram się codziennie modlić, uczestniczyć co niedziela we mszy świętej i tak dalej, i tak dalej. Może mam w tym okresie jakieś konkretne postanowienia. I ja mam dla was taką radę, bo często kiedy myślimy o postanowieniach, to kładziemy na początku zdania, że nie będę. A może tak zrezygnować z tego nie? O, właśnie, zrezygnować z tego nie i zacząć zdanie od będę. I tak jak tu mówiliście, będę się modlił, będę czytał Ewangelię, będę chodził na mszę świętą, tak? Taki pomysł dla tych dzieci, które się przygotowują do pierwszej komunii świętej. Może te dni postu wykorzystam na to, żeby nauczę się formuły spowiedzi, jak się spowiadać, tak? Może ktoś ma jeszcze jakąś zaległą modlitwę na katechezie do zaliczenia, tak? Nauczę się tej modlitwy, tak? Dzisiaj czytałem rano taką książkę o takiej Zosi. No i Zosia miała postanowienie ze swoim bratem Antkiem, że nie, o właśnie, że będę, właśnie tam było nie będę, ale że nie marudzę przy jedzeniu, czyli przyjmuję z radością, tak, to co jest na stole, że mam jedzenie i cieszę się z tego i dziękuję, tak, mamie, tacie, tak, że za pyszny posiłek, tak. Więcej w nas takiej właśnie radości, więcej otwartości. Więc Pan Jezus zaprasza nas do tego czasu pustyni, bo słyszeliśmy, że Pan Jezus został przez Ducha wyprowadzony na pustynię, a gdybyśmy czytali w oryginalnym języku Ewangelię, to moglibyśmy przetłumaczyć, że ten Duch wyrzucił Jezusa na pustynię, gdzie On tam przebywał. Kto dzisiaj złapał szczegół, z kim Pan Jezus przebywał na pustyni? No chodź, powiesz nam. Z Janem Chrzcicielem? No, później usłyszeliśmy o Janie Chrzcicielu, który został uwięziony. Oni nie spotkali się na pustyni. Z kim Pan Jezus na pustyni przebywał? Z szatanem. No, dzisiaj Marek, święty Marek jest bardzo konkretny, taki skąpy w słowach i nawet nie napisał o tym kuszeniu szatana. No, ale z kim Pan Jezus przebywał na pustyni? Ze zwierzętami, aniołami. A widzisz, dobrze słuchałeś. Ze zwierzętami, aniołami. I tu na ostatek taką ciekawostkę wam powiem, albo wy mi pomóżcie też. Jakie my zwierzęta możemy spotkać na pustyni? No. Skorpiony. No, a to jest bezpieczne zwierzę czy niebezpieczne? No nie. Wielbłąda. No, wielbłąda, co jeszcze? Słonia. No, jakie jeszcze? Dla nas egzotyczne zwierzęta. Egzotyczne, no jakie jeszcze? Węża. Lwa. Króliki. Króliki, może zające jakieś. No, co jeszcze? Żyrafy. Jaszczurkę. No, już prawie całe zoo mamy. Czyli te zwierzęta, które raczej widzimy w klatkach, kiedy idziemy do zoo. Mysza skoczka. Węże. No właśnie, czy większość z tych zwierząt, które wymieniamy, może jeszcze jedno? Kangur. O, no. Koty. A, ale takie, nie takie domowe, nie? Takie większe, no. Większość tych zwierząt, jak byśmy nazwali, że to są zwierzęta jakie? Nie tylko niebezpieczne, ale i? Egzotyczne, no jakie jeszcze? Dzikie, no właśnie. Chcielibyście się spotkać na wolności z takim dzikim zwierzęciem? A, tak, tak. To życzę szybkich nóg i szczęścia. No. No właśnie, dzikie zwierzęta, zwierzęta, z którymi my na co dzień nie chcielibyśmy się spotkać na drodze. A Pan Jezus, Ewangelista Marek napisał, że on przebywał ze zwierzętami i aniołowie mu służyli. To krótki szczegół, ten malutki szczegół chce nam pokazać, wiecie co? Że tak jak było na początku świata,
kiedy wszystko było w harmonii, Pan Bóg dał człowiekowi raj, tak? Dopóki człowiek nie okazał nieposłuszeństwa, to żył w zgodzie nawet z każdym stworzeniem, z każdym zwierzęciem, tak? Nie było żadnego zagrożenia. Tak Pan Jezus, kiedy przychodzi na pustynię, On chce przywrócić tę harmonię, że Jemu żadne zło, żadne zagrożenie nie szkodzi. On jest ponad tym wszystkim. I On właśnie nas zaprasza, żebyśmy my, patrząc na Niego, nawet kiedy widzimy czy czujemy w sercu jakieś zagrożenie, żebyśmy my uciekali się do Niego i bronili się mocą Jego Słowa, Słowa Bożego. Więc zapamiętujemy na czas Wielkiego Postu, nawracamy się, czyli zmieniamy się, swoje myślenie, swoje działania i wierzymy w Ewangelię, że to jest dla nas dobra nowina, która prowadzi nas do Królestwa Bożego. Super. Gdzie jest moja miarka? Co ja zrobiłem z miarką? Schowałem. Pamiętajcie, czas jest krótki, zostało jeszcze 30, od jutra 35 dni postu. Machamy. Z Bogiem.